Rozmowa Radia Indeks. Rozmowa Radia Indeks. 9.30 punktualnie na zegarze. Tomasz Misiak, zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM. Andrzej Brachmański, radny Klubu Zielona, razem dzisiaj naszym gościem. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Wszyscy myśleliśmy, że poniedziałek będzie piękny, a tu tak sobie. No tak jest, jak spojrzeć za okno, raz jasno, raz ciemno. No właśnie, tak sobie. Tak, wszyscy liczyli, że to prawdziwa wiosna przyszła. No każdy miał taką nadzieję. Zresztą no, weekend był bardzo miły pod względem meteorologicznym, więc ci, którzy gdzieś mogli go czynnie spędzać, to pewnie zadowoleni byli. O finansach chciałbym, żebyśmy na początek sobie porozmawiali. W końcu no, jest pan szefem komisji. No to mnie pan zaskoczył, się nie przygotowałem, a myślę, że to wszystko. Wszystkie cyferki mam w pamięci. Nie, ale myślę sobie, że jeśli zapytałbym bardzo lakonicznie o kondycję finansów miasta, to powie pan, że jest całkiem nieźle. Nie, no myślę, że jest całkiem nieźle. Powiem tak, kondycję finansową miasta jakby pokazują dwa składniki generalnie, tak? Jest to procent zadłużenia w stosunku do budżetu i jest to taki wskaźnik, który mówi o tym, ile miasto może spłacać, tak? Oba te wskaźniki trzymają się normy, więc nie jest to źle. Powiem, nawet do tej górnej granicy. Nawet do tej górnej brakuje, granicy jest daleko. Tak. To jest daleko. Natomiast o czym innym powiedzieć, bo jeden z tych wskaźników pokazuje też górną granicę możliwości spłaty zadłużenia. Nie? Jest niestety tak skonstruowany, to mnie osobiście bardzo denerwuje, że nawet gdyby miasto chciało spłacić więcej. Bo załóżmy, stać je w danym momencie. Tak. Bo w tym momencie ma, powiedzmy, pieniądze, to nie może, nie? To minister finansów jakoś tak głupio ustawił. Pewno to miało jakieś uzasadnienie. W związku z tym miasto wszystkie swoje zobowiązania spłaca na bieżąco. Oczywiście dla laików to czasami jest dziwne, że tu bierzemy kredyt, tam spłacamy. Ale to jak ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, to wiedzą, że pieniądz musi być w ruchu. Poza tym jest kilka możliwości, więc, takich, z których korzysta miasto od lat, że bierze kredyty konkretne, tak na konkretnych warunkach, że aż głupio byłoby ich nie wziąć. Tak, to jest prawda, ale też powiem tak, i my póki co ciągle mamy te możliwości. Miasto generalnie, bo to też jest, bierze kredyty na konkretne inwestycje, generalnie na uzupełnienie wkładu własnego do środków europejskich. Ja zresztą się śmiałem, bo w czasie kampanii wyborczej mieliśmy takie małe spotkanie. Ten temat gdzieś tam wyniknął i ktoś ze starszych mówi, no jak, to się ciągle zadłużamy, długi mamy, tak dalej, tak dalej. Wtedy stała taka młoda dziewczyna, studentka Wydziału Zarządzania naszego uniwersytetu i ona mówi tak, no ale nas uczą, tak, że jeżeli firma jest zbyt mało zadłużona, to znaczy, że nie wykorzystuje swoich możliwości rozwoju. Tak? Uczą tego, że jakiś procent pieniędzy w obrocie to musi być pieniądz kredytu. No jeden z wielkich ekonomistów kiedyś powiedział, że jakby o zamożności danej osoby świadczy jego zdolność kredytowa, tak jest, czyli jest, to ile jest, ma kredytu. To jest to. No i druga rzecz, to już widać wyraźnie, bo pierwsze wyliczenia tego słynnego bonusa już są. A gdyby przyjąć, że ten bonus będzie, po tym pierwszym wyliczeniu, gdy ten bonus będzie rósł tylko o stopień inflacji, a więc zakładamy, że zielonogórzanie przez najbliższe 5 lat nie będą się bogacić, no to nie wyjdzie 100 milionów, wyjdzie 90 tam chyba 7 z groszami, tak? No, więc myślę, że możemy powiedzieć, że prezydent trafnie oszacował wielkość tego bonusa. Wiemy też, że przyjdą za chwilę nowe pieniążki europejskie, więc myślę, że miasto nie jest, jest w dobrej kondycji finansowej, ale oczywiście, i tu wszyscy wiemy, że potrzeby są jeszcze większe. Tak? Gdybyśmy mieli takie marzenia, że chcemy z tego miasta w ciągu, nie wiem, 5, 6 czy 10 lat zrobić perełkę, to się tego nie da. Również dlatego, że znaczna część tego, co nas denerwuje, jest w rękach prywatnych. Tak? Ja jestem, mieszkam cały od wielu dziesięcioleci, mogę powiedzieć, na Starówce i widać wyraźnie, że te niektóre kamienice niszczą, tak, to widać, to gołym okiem. No i przeciętny człowiek idzie i mówi, miasto nic nie robi, miasto, w tym kierunku nie dbają. Człowiek mówi, to miasto biedne i tak dalej, a niestety się okazuje, że polskie prawo nie stwarza i to jest jakby taki postulat cały czas od wielu lat do parlamentarzystów, nie stwarza możliwości nacisku ze strony miasta na prywatnych inwestorów. Zresztą proszę zwrócić uwagę, jak się przejść ulicą Masarską, tak? Ulica Masarska jest takim dużym wstydem czy wrzodem na obrazie miasta, mimo że jest trochę
cofnięta i tam widać wyraźnie, że dwie kamienice w tej chwili pięknie się remontują i one będą piękne, a tuż obok stoi ruina i to ona też jest tam czyjś prywatny, prywatna własność, więc to widać wyraźnie, że póki obywatele, tak, ale to można powiedzieć tak, że o kondycji miasta też świadczy kondycja jego obywateli, a z tym pewno jest gorzej, nie? Myślę, że zielonogórzanie, czy przedsiębiorcy zielonogórscy w swojej masie, nie mówię o wyjątkach, jednak odstają od takiej masy przedsiębiorców wolsztyńskich czy poznańskich i tu mamy jakiś problem. Chociaż bardzo często też zdarza się tak, że pojawia się potencjalny inwestor czy nabywca, który jest spoza Zielonej Góry i czasami średnio zależy mu na tym, żeby... Tak, nie, bo to jest część lokuje. Widzę kasyno pod Pałkami, było kasyno policyjne, przez długi czas stało zupełnie zaniedbane, nic się tam nie działo, no a ktoś wyłożył kilka ładnych milionów za tego rodzaju kamienice. Wszyscy od razu robią sobie nadzieję, że skoro pojawia się ktoś, kogo stać, żeby wydać kilka milionów na to, to odnowi przepiękny budynek. Mówiło się o tym, że będzie hotel, że będzie coś tam. Potem budynek stoi, no inwestor dochodzi do wniosku, że albo mu się nie chce tego robić, albo po prostu czeka na zmianę koniunktury na rynku nieruchomości i stosuje banalną zasadę. Kupił tanio, sprzeda drożej. Więc to jest właśnie to, o czym mówiliśmy przed chwilą, że miasto nie ma instrumentów. Natomiast jeżeli chodzi o to, co w mieście się dzieje, to musimy powiedzieć uczciwie, że te rzeczy miejskie idą do przodu. Ja myślę, że takim ciekawostką, jakimś takim obrazem tego, że idą nieźle, jest to, że na przykład remont ulicy Podgórnej planowaliśmy, że będzie się rozpoczynał w okresie wakacji. Okazuje się, że jest już w kasie te pieniążki są i rozpocznie się wcześniej, co ma oczywiście jeden plus, jeden minus. Tak? Jak się rozpocznie wcześniej, to się skończy szybciej. Na minus jest to, że w wakacje zawsze ten ruch jest mniejszy, więc te utrudnienia teraz będą trochę większe, ale ja myślę, że jeżeli jest możliwość, to trzeba... Przepraszam. Trzeba rzeczy robić. No władze miasta mówią, że do czerwca ten remont się zakończy. Tak, więc... on tam jest planowany na 2,5 miesiąca, więc co też proszę zwrócić uwagę, w ostatnich latach się dzieje, nie tylko w mieście, w Polsce też, tak? Że generalnie terminy, z wyjątkiem autostrad, tak? Terminy inwestycji generalnie są dotrzymywane. Jeżeli poślizgi są, to nie są one zbyt duże. Tak? Firmy jednak już się nauczyły, czy ci, którzy planują inwestycje, już potrafią powiedzieć, to są materiały, jest finansowanie. Skończył się ten czas, kiedy inwestor od razu z założenia podchodzi do tematu w ten sposób, że tu będzie taka kara, tu będzie taka kara, więc przewala o miesiąc czy o dwa miesiące, nic się nie stanie, bo i tak się zbilansuje. Tak, więc mówię, to z wyjątkiem autostrad, to jakoś to nam wszystko funkcjonuje, więc jeżeli pan dyrektor Rubański mówi, że to będzie 2,5 miesiąca, to nawet gdyby to było 3, to przecież nic wielkiego się nie stanie. Ja myślę, że będzie 2. Jak państwo tak popatrzycie, to widać wyraźnie, że sporo w ciągu ostatnich lat takich rzeczy w drogach się zrobiło. Jak się ostatnio spotkaliśmy, mówiłem o tym, że w tym roku będziemy robili remont Westerplatte. To się jednak przesunie, tak? Bo prezydent doszedł do wniosku, że najpierw aglomeracyjna, a po to, żeby jak się zamknie Westerplatte, żeby było alternatywa. Tak? No ale to też myślę, że pozwoli na trochę, cały czas tak dyskutujemy, czym ta Westerplatte ma być, tak? Czy to ma być cały czas taka reprezentacyjna aleja, jak w tej chwili, czy przelotowa może, do reprezentacyjnej to daleko. Ale przelotowa aleja, czy spróbować pójść śladem Poznania, który swoją taką reprezentacyjną aleję, czyli Święty Marcin. O dziwo, nie wiem, dlaczego poznaniacy uważają, że tej nazwy się nie odmienia, więc nie ma ulicy Świętego Marcina, tylko jest ulica Święty Marcin. Przebudowują w tej chwili, zwężając potoki ruchu i wstawiając tam różne, dużo zieleni, ogródków i tak dalej. Gdyby okazało się, że aglomeracyjna jest w stanie przejąć ten ruch, którym robi to Westerplatte, to ja bym optował za tym, żeby spróbować tę Westerplatte wtedy rzeczywiście zrobić na takiej quasi-depta. Nie wiem, tu koncepcji o Westerplatte było dużo, bo było mówione o tym, że absolutnie nie należałoby jej likwidować, bo ta nitka musi tutaj być. Ale mówiło się o tym, żeby ją zwężyć kosztem stworzenia parkingów, że wtedy być może te lokale, które są po jednej i po drugiej stronie, ożyją. No chociaż z drugiej strony mamy tam spółdzielnię lekarską, która i tak żyje. Natomiast kolejka, dojazd i zaparkowanie jest trudne. Z drugiej strony mamy mokę. Ale się mamy, to widać gołym okiem, bo zanim tu przyjechałem, się lekko spóźniłem. Ale pan wie, że mamy problem
wszystkich miast rozwijających się, czyli mamy brak miejsc parkingowych w centrum w godzinach szczytu czy w godzinach pracy. I mówiąc szczerze, jak mnie się ktoś pyta, czy to się da rozwiązać, to czasami mówię, nie wiem, bo żadne miasto na świecie tego problemu, nie wiem, czy żadne, ale te, których ja znam, albo te, o których słyszałem, żadne nie rozwiązało tego problemu w sposób... No jeśli rozwiązują to połowicznie, wprowadzają na przykład winiety takiej ograniczeń, tak, dlatego, znaczy, jakim samochodem tak, można wjechać do śródmieścia, jakim nie można. Takim sposobem jest jakby próba wymuszania szybszej rotacji, nie? No ale to nie jest tak, że ludzie stoją, bo stoją, tak? No stoją, bo potrzebują, bo muszą, przyszli, bo muszą, tak dalej, i tak dalej. Więc takie różne pojedyncze miejsca parkingowe pewno będziemy dobudowywać. Myślę, że też będzie jakiś problem, bo za chwilę tutaj na tym placu za teatrem ma powstać parking z prawdziwego zdarzenia. Znaczy ma być ten plac utwardzony i tak dalej, i tak dalej. Co wyeliminuje znowu na kilka miesięcy kilkadziesiąt miejsc parkingowych w centrum miasta, więc znowu będziemy mieli jakiś problem. No ale ja mówię, że no, powinniśmy się cieszyć, że takie problemy bo miasto się rozwija. O. No inna sprawa jest taka, że to czekanie ma też tutaj swoją ewidentną dobrą stronę, bo w końcu będzie lepiej, będzie ładniej, pewnie będzie więcej miejsc tych parkingowych, ale to czekanie od razu kojarzy mi się... No więcej tu akurat nie będzie, ale przynajmniej będzie wygodniej. Wygodniej tak. Będzie. Kojarzy mi się od razu z tym, co bardzo mocno berował prezydent Janusz Kubicki w poprzedniej kadencji. Mówił niejednokrotnie o wielu inwestycjach. Jeśli mamy coś zrobić i jest szansa, że pozyskamy środki zewnętrzne, bądź to środki unijne, bądź to jakieś dotacje państwowe, to lepiej poczekać, włożyć mniej i budować. Nie, i mamy kilka takich przykładów ewidentnie w mieście pozyskanych naprawdę grubych milionów, nie wiem, na trasę północną, czy kilka jeszcze innych miejsc. Myśli pan, że to jest dobra droga, że tak powinno się to załatwiać? Tak, lepiej poczekać właśnie? Ja myślę, że takim dobrym przykładem jest akurat Batorego, ta, która chyba ze 3 razy była przesuwana, bo nie było tego wkładu środków europejskich. W którymś momencie przyszły pieniądze, zrobiło się te Batorego. Myślę, że na tym to polega, nie? Że jeszcze przez te najbliższe lata powinniśmy w ten sposób to robić, że jeżeli jest szansa, że można na daną inwestycję zdobyć środki europejskie, to nie należy, a wręcz uważam, że zbrodnią byłoby budowanie tego z własnych. Natomiast oczywiście jest ta kwestia alokacji, tego, jak te pieniądze zostały w Warszawie podzielone. Mi się w wielu wypadkach to nie podoba, ale mogę powiedzieć, że mi się nie podoba i nic z tego nie wynika, tak? Dlatego, że czas, kiedy będziemy musieli budować za własne, nieuchronnie się zbliża. Ja wiem, że to wszyscy powiedzą, to 2022 rok, to jeszcze jest daleko, ale to tak naprawdę z punktu widzenia inwestycji to jest niedaleko. Więc my musimy wykorzystywać w tej chwili maksymalnie to, co się uda zdobyć ze środków unijnych, no bo potem niestety przyjdzie ten czas gorszy. Inwestycji na pewno będzie mniej. No co do tego wszyscy są zgodni zresztą w kampanii. Tak, tylko że nie, bo to jest słowa. Tak, to wszyscy są co do tego zgodni dzisiaj, a potem jak przyjdzie ten okres, to wszyscy będą władze, jakiekolwiek by one nie były, przepraszam, atakowali za to, że nic nie robią. Nie? To trzeba sobie zdawać sprawę, że mamy teraz jakieś tam swoje 5 minut, trzeba je wykorzystać. W związku z tym trwonienie środków własnych, które mogą być gdzie indziej użyte jako wkład do projektu, no byłoby zbrodnią, tak? Ale wie pan, to jest trochę tak jak z tym zadłużeniem, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Wszyscy finansiści zgodziliby się z tym, że jest ono absolutnie na bezpiecznym poziomie. Stoimy pod tym względem dużo lepiej niż nie jeden samorząd w kraju. Natomiast kiedy zbliża się kampania wyborcza, pojawiają się głosy. Miasto nic, tylko się zadłuża. Mamy 200 milionów i tak dalej. Ludzie epatują tymi cyframi, bo na wielu to działa. Wie pan, tak, dokładnie, że przeciętny człowiek zarabiający tam 1000 parę złotych, jak słyszy 200 milionów, to mówi albo to lot, albo nie wiem, co to jest. Ale to jest prawda, że to jest trochę jakby nieznajomość tych mechanizmów, które funkcjonują. Tego niestety nie uczą szkole, a powinni przynajmniej na WOS-ie takie podstawowe rzeczy uczyć. Więc to takie epatowanie jest, bo ludziom się wydaje, że jak samorząd jest zadłużony, to jest źle. Nie? Ja zawsze mówię, jest źle, jeżeli to zadłużenie przekracza tam określone normy. Jest źle, jeżeli dochody bieżące nie pozwalają spłacać zadłużenia. No i jest źle, jeżeli się zadłużamy, a wydajemy te pieniądze na wsiu bździu, tak? No na szczęście w Zielonej Górze
te pieniądze wydajemy na inwestycje. Zresztą teraz się przepisy pozmieniały parę lat temu i jeżeli miasto zaciąga kredyty, to może je zaciągać tylko na wydatki na inwestycje. Tak? Nie może ich zaciągać na działalność bieżącą, a co kiedyś było możliwe, to też powoduje, że czasami brakuje nam pieniędzy na tą działalność bieżącą. I ktoś powie tak, no jak to, kurczę, no tu mają pieniądze, mogą kredyty zaciągać, a na działalności bieżącej, na przykład w oświacie, nam brakuje. No przepis jest taki, że ta działalność bieżąca, czyli te wszystkie takie wydatki codzienne, nazwijmy to, no muszą być pokrywane z dochodów codziennych, a z tym czasami jest różnie, nie? I to jest taki pewien problem, więc o ile z inwestycjami nie jest tak, tak nie, powiedziałbym, że z inwestycjami jest całkiem dobrze, to czasami z tą działalnością bieżącą, czyli z tymi codziennymi wydatkami, bywa gorzej. Nie? Wspomniał pan o oświacie, to tutaj nie powinniśmy się absolutnie niczym martwić, mamy tak potężną komisję oświatową w Radzie Miasta, że będą pilnować wszystko. Oczywiście mówię żartem, ale rzeczywiście tego rodzaju głosy były podnoszone, że ta komisja może mieć taki skład ze względu na to, że lwia część, czy ponad połowa budżetu miasta idzie na inwestycje oświatowe. A to nie, na utrzymanie, w ogóle na oświatę. Na oświatę, tak. To złe słowo, inwestycja. Natomiast przeznaczona jest na wszystkie kwestie związane z oświatą. Tym samym może mieć tutaj potężną reprezentację taka komisja po to, aby wszyscy, jak jeden mąż, stali na straży wydatkowania tych pieniędzy. Ja bym tam nie chciał się wydawać, natomiast prawdą jest, że oświata to jest największa część budżetu, a po drugie największy problem, tak? Bo tak, no z jednej strony przyzwyczailiśmy się do pewnej sieci szkół, do tego, że to coś tam funkcjonuje, więc chcemy, żeby to było utrzymane. Z drugiej strony mamy niż demograficzny, z trzeciej strony ta sieć się starzeje i też trzeba by no, te remonty bieżące tam robić chyba w większym, tak mi się przynajmniej wydaje, zakresie niż do tej pory. Natomiast też przesuwa się ta demografia, tak? Dzisiaj wiemy i decyzja właściwie zapadła, że musimy rozbudować szkołę na osiedlu Zastalowskim, bo tam jest już w tej chwili za dużo dzieci. Ale to też na innym osiedlu, już nie chcę mówić... Będzie tych dzieci odpowiednio mniej. Będzie tych dzieci mniej i coś by z tą szkołą trzeba zrobić, wygasić, zmniejszyć. Jeszcze jest następny element, państwo pamiętacie? Czy powiem, starsi mieszkańcy zawsze pamiętają, że w danych czasach tak mówiło się, przepraszam, że klasy są za duże. No więc teraz możemy powiedzieć, tak jest niż, te klasy są mniejsze. Może to o to chodzi, tak? Więc a jakby jeszcze z kolejnej strony, każdy ruch w oświacie wywołuje olbrzymie emocje. Jakoś tak się nauczyliśmy, że no, dotyka sporej liczby ludzi, tak? Dotyka nauczycieli, dzieci, rodziców, więc każdy ten ruch w tej oświacie jest pod czujnym okiem mediów, ludzi i tak dalej. Często emocje też grają rolę. Zatem to słowo wygaszanie też stało się pewnego rodzaju takim słowem kluczem, niemalże magicznym. Dobrze, wygaszanie, czyli zawsze, niszczenie. Tak, no z trzeciej zawsze wstaje, no to dobrze, no jeżeli nawet zamykamy jakąś szkołę, to co z tym budynkiem, to żal, tak naprawdę żal tego wszystkiego. Więc mówiąc szczerze, oświata to jest najtrudniejsza działka w mieście. I ja myślę, że jeżeli, a powiem inaczej, jeżeli dużo radnych będzie w Komisji Oświaty i bliżej się zapozna z tymi wszystkimi dylematami, to też może być łatwiej, bo często jest tak, że ktoś tą oświatę tak powierzchownie gdzieś tam coś usłyszał, coś tego i potem, przepraszam za taki kolokwializm, zdymił, nie? Więc może to i dobrze. Natomiast no, mogę tu powiedzieć, że współczuję pani prezydent Halędźlak, która będzie na tę komisję chodziła, bo to nie będą ani proste, ani łatwe, ani krótkotrwałe komisje, także... Z całym szacunkiem do wszystkich radnych powiem panu szczerze, że jakoś średnio wierzę w to, że te 17 osób będzie zasiadać, kolegialnie podejmować decyzje, że każdy z tych radnych wgłębi się w temat, bo jest to niemalże niemożliwe. Ale ja mam nadzieję, że to się trochę zmieni. Powiem uczciwie, mam nadzieję, że na przykład Komisja Bezpieczeństwa, w której też tam zasiadam, zostanie wzmocniona. To jakaś taka dziwna polityka była, bo powiedzmy sobie, że Komisja Budżetu jest maleńka, tak? A tak naprawdę tu zapadają ważne decyzje, więc mam nadzieję, że część z tych kolegów, koleżanek i kolegów radnych, którzy w tym takim pierwszym odruchu postanowili przejść do oświaty, to może po jakimś czasie stwierdzą, że jednak warto przyjść do budżetu, bo zachęcam. Bo uważam, że tu właśnie powinny zapadać te najważniejsze decyzje dotyczące finansów.
No i dla mnie druga taka ważna komisja to jest komisja rozwoju, tak? Czyli te wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego, bo potem się okazuje, że czasami to, czego nie widzimy na papierze w życiu, wychodzi nie tak. To taki prosty przykład, o który za mną chodzi od od paru dni. Ewidentnie jest skopany prawoskręt z Batorego w trasę północną. To widać wyraźnie, że projektantowi zabrakło wyobraźni, tak? I teraz trzeba z tym fantem coś zrobić. To było ze środków europejskich. Jedni mówią, no póki się nie skończy trwałość projektu, to chyba trwałość projektu jest 5 lat, to nic nie można poprawiać. Ja uważam, że to tak nie może być, bo wcześniej czy później tam dojdzie zacznie dochodzić do wypadku. Nie? Więc to widać wyraźnie, jak bardzo ważne jest wyobraźnia na etapie planowania. Nie? A z tym czasami różnie bywa. Nie wszyscy mamy wyobraźnię, ja też. Ale potem mamy też komisję, potem mamy cały sztab urzędników, żeby ludzie starali się racjonalnie podchodzić do każdego tematu. Uważam, że do wiadomości publicznej za każdym razem powinno się podawać nazwiska projektantów danej inwestycji, żeby ludzie też wiedzieli, kto to wymyślił i to czasami tak komu zawdzięczamy to coś, nie? Ja wiem, że zawsze potem można powiedzieć, że są urzędnicy, którzy to zatwierdzają. Za mało wagi przywiązujemy do tego, kto i jak projektuje. No. I powiem tak, to niedawno w Łączniku tutaj pan redaktor, czy nie, w Łączniku? Czy w jakiejś innej? Chyba w Łączniku. Był taki spory materiał o budowlach, które powstały w Zielonej Górze w końcu XIX wieku. I tam za każdym razem było powiedziane, że te budowle projektował ten i ten. I myślę, że ja przynajmniej będę się starał, żeby te wszystkie inwestycje, żeby było wiadomo, kto osobiście, albo jaka pracownia ten projekt zrobiła dobrze, albo skopała. No to na koniec przypomnę panu, że pański kolega klubowy, pan Robert Górski, idzie dalej i zadając pytanie konkretne dotyczące jakichś różnych rozwiązań w mieście, też podczas ostatniej sesji za każdym razem na koniec wstawiał formułę, chciałby wiedzieć, kto imiennie odpowiedzialny jest za proces inwestycyjny, czy jakąkolwiek inną rzecz dotyczącą konkretnej sytuacji. To jest ważne, to jest ważne. Ja powiem tak, ja to popieram, bo w tamtej kadencji mieliśmy taką sytuację, że jak przychodziły odpowiedzi na pytania rady, to one było pytanie i odpowiedź, nie? No i udało mi się wtedy przekonać decydentów, że powinno być pod każdym napisane, kto z urzędników konkretnie przygotował daną odpowiedź, tak? Żeby nie było tak, że prezydenci, wiceprezydenci odpowiadają za wszystko, bo w takim dużym molochu ktoś jeszcze bierze odpowiedzialność za to. I dzięki temu, że te odpowiedzi teraz już są podpisane i przygotował urzędnik taki, jeżeli się z nią nie zgadzam, już nie zawracam głowy prezydentowi czy jego zastępcom, czy dyrektorom, bo idę do konkretnego, wiem z kim o tym mogę rozmawiać. I myślę, że to, co robi Robert, jest fajne, bo to też wzmocni z jednej strony, myślę, prestiż danego urzędnika, bo będzie wiadomo, że on jest za to odpowiedzialny, a z drugiej strony też trochę się przestaną kryć za plecami szefów. Oby nie zadziałało to w drugą stronę, nie obawiali się podpisywania pod jakimiś decyzjami. Ale siedzimy w radio i też wiemy, tutaj jest wiadomo, że każdy materiał jest podpisany. Nie mówimy, że wyemitował redaktor naczelny, tylko wiadomo, dziennikarz taki, redaktor taki i tak dalej. Mi się to podoba, bo jest konkretna odpowiedzialność za konkretne działania i to jest fajne. Andrzej Brachmański był dzisiaj gościem rozmowy na 96 FM, radny klubu Zielona Razem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu bardzo i proszę, żeby Państwo też chcieli, żeby było więcej słońca. Państwo słyszą, jestem przeziębiony jak 100 zbójów, a to tak nie może być. Dziękuję bardzo. Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9:30.